Wiedziałem, że przyjdziesz. 10 darmowych instrumentów. I tutaj w tym odcinku będę mówił o takich instrumentach, które mają takie brzmienie naturalne, więc nie będziemy tutaj mówić o syntezatorach i tym podobnych, tylko wtyczki, które mają w jakiś sposób emulować takie klasyczne, akustyczne, naturalne brzmienie. Pianina, skrzypce i tak dalej. Lecimy! Numer 1 na naszej liście, dość oczywisty, ale nie mogło go zabraknąć, laps. Mamy tutaj masę różnych brzmień i aż naprawdę trudno uwierzyć, że ten instrument jest za darmo, bo po pierwsze te brzmienia są naprawdę ultra dobrej jakości, a po drugie jest ich naprawdę bardzo dużo, są ciągle dodawane, więc po prostu bierzcie. Zobacz, może jakieś chórki, ja w sumie chyba nie korzystałem tu z chórków. On był ostatni. Ale wiedział, że... największa bitwa jeszcze przed nim. Więc, numer 2, również od Spitfire Audio, BBC Symphony Orchestra. Tutaj również mamy masę takich klasycznych instrumentów. Zobaczmy, klarnety, pianina. Więc, no, zabawy co nie miara. Również mamy jakieś tuby, nie tuby, więc po prostu mamy tutaj całą orkiestrę. Ten akurat instrument, żeby zdobyć za darmo, gdzieś tam pamiętam, trzeba się zapisać, coś tam zrobić, tak, więc no po prostu sobie tam obczajcie. Wiem, że to nie jest po prostu tak, że się od razu pobiera, tylko trzeba tam coś wysłać, poczekać i tak dalej. Numer 3. Instrumenty od Ample Sound. Mamy tutaj na przykład bas, który naprawdę brzmi bardzo fajnie i naturalnie. Więc jeśli potrzebujemy właśnie takich naturalnych brzmień basowych, jak najbardziej myślę, że on się bardzo powinien sprawdzić. Mamy na przykład również gitarę. Więc jeśli chcesz jakieś romansidło, no to człowieku... Proszę bardzo. Mamy tutaj piękną rzecz. Numer 4. Black Dark Electric Guitar. Mega podoba mi się ta wtyczka. Jest darmowa po pierwsze, a po drugie te brzmienia gitar są naprawdę bardzo użyteczne. Całkiem często z nich korzystam. Bo nie są to może takie mocno naturalne brzmienia gitary, ale są bardzo użyteczne, jeśli robimy jakieś takie właśnie nowoczesne hip-hop czy coś w tym stylu. Mega piękne, fajne brzmienia. Numer 5. Creepy piano. Więc rzeczywiście jest dość creepy. I na pewno nie polecałbym go jako po prostu zamiennik na jakiś pianin, ponieważ no, widzimy, że te brzmienia są takie no, nietypowe, powiedzmy. Natomiast zauważcie, że te brzmienia mega fajnie się sprawdzają na przykład w trapie. Więc na pewno warto wypróbować, a zresztą no, coś takiego bardziej kreatywnego. Chociaż jako pianinko też widzimy, może sobie służyć normalnie. I numer 6. Istna petarda i rzadko się o tym mówi, myślę. No, słyszycie, że to brzmienie jest naprawdę mega fajne. Możemy je wykorzystywać właśnie albo do trapu, albo do jakiegoś lo-fi. Naprawdę z zastosowań tutaj może być co nie miara. To jest pianinko Halion Sonic SE3. Dokładnie tutaj lo-fi piano. Po prostu je pobieramy w tym instrumencie od Steinberga. Mamy tutaj takie pianina. No, które są właśnie takie jakieś lo-fi. Takie trochę zepsute, trochę przefiltrowane. I brzmią naprawdę mega fajne. Super sprawa, bardzo lubię to pianino. Numer 7. DVS Saxophon. Jeśli więc potrzebujemy saksofonu, to jest chyba najlepsza darmowa emulacja. Wait a minute! Po nagranym odcinku znalazłem jeszcze mega fajną wtyczkę do saksofonu Monster Sax, która jest chyba lepsza od EVS-u.
numer 8, darmowy kontakt player i powiązane z tym instrumenty. Więc tutaj też mamy bardzo fajne brzmienia. No i są przede wszystkim darmowe. Tutaj mamy no też jakieś bardziej syntezatorowe. Ale skupiamy się w tym odcinku na instrumentach. I numer 9 to jest biblioteka, co prawda do kontakta, więc może się wydawać, że to jest jedno, ale nie, bo to jest od zupełnie innej firmy, która po prostu w kontakcie, również tym darmowym, no zrobiła, że to działa po prostu. To jest biblioteka Project Sam The Free Orchestra. No i jest ona naprawdę... Wow! Przekozacka. Niesamowita. Zdumiewająca. Sami powiecie. No są te brzmienia naprawdę mega fajne. Podoba mi się, bo to jest naprawdę coś mega orkiestrowego, więc do jakichś trapów i tak dalej jak najbardziej możemy to wykorzystywać. Numer 10 to istna petarda, ale zanim do niego przejdziemy, miło, jeśli dasz łapę w górę oraz subskrybujesz kanał. I numer 10, również ultra petarda, też trudno uwierzyć, że to jest darmowe. To jest Orchestral Tools Sign Player i w nim instrumenty. Czyli to jest coś takiego jak Labs, tylko że inne. No i zobaczcie sami, najbardziej mnie tutaj urzekły trąby, bo trąby naprawdę trudno dobre znaleźć. Więc jeśli mieszkacie w Krakowie i chcecie sobie dorabiać... Co ja w ogóle gadam? Dobra. No i oczywiście mamy tutaj również inne instrumenty, jakieś organy i tak dalej. Możemy też również pobierać inne, tak jak w Labsie. A jakość jest naprawdę mega przekozacka. Zobaczmy jeszcze gitary. No więc to tyle. Dajcie znać w komentarzu, który jest wasz ulubiony z instrumentów, albo może macie jakiś inny, który również jest warty polecenia, więc oczywiście o nim napiszcie. Linki do instrumentów znajdziecie w opisie. Big up!